Na spotkanie oprócz najpiękniejszych polskich kolęd przygotowane zostały tradycyjne świąteczne potrawy, które wzmogły świąteczny nastrój. Zanim jednak świętowanie na dobre się rozpoczęło, wójt mówił o cudzie Bożego Narodzenia, a później złożył serdeczne życzenia. Do życzeń dołączył się biskup pomocniczy Adam Bałabuch i biskup kościoła ewangelicko-augsburskiego Waldemar Pytel oraz inni zgromadzeni goście. Dziś mija 11 dzień, jak jestem wójtem gminy Marcinowice urzędującym, więc dużo spraw już się zdarzyło i jeszcze ta sprawa, która dziś była, czyli spotkanie opłatkowe, które jest dla mnie wydarzeniem bardzo ważnym w roku. Tym wydarzeniem można wiele zyskać wśród radnych, sołtysów, mieszkańców gminy, zjednać ich. I ja w tym wszystkim właśnie pokładałem taką nadzieję. W tym wymiarze, odkąd pamiętam, a w tej gminie funkcjonuję od całe swoje dorosłe życie, w takim wymiarze nie było tutaj spotkań. Wspaniali goście, znakomici, co mnie napawało dużym szczęściem, że mogłem ich gościć i myślę, że to było i też splendorem dla obecnych tutaj radnych i sołtysów, że takie znakomitości nas odwiedziły. To później otwiera drogę do współpracy i, że tak powiem, tak już w tej gminie będzie, dopóki ja jestem. Poznajemy się nawzajem bardziej, integrujemy się. Moi radni, moi sołtysi poznają osoby z instytucji powiatowych czy wojewódzkich, poznają parlamentarzystów, parlamentarzyści nas poznają, także to jest ku obopólnej korzyści, myślę, i to jest bardzo korzystne i trzeba to kultywować. A jak się pan czuje w nowej roli tuż przed takim gorączkowym okresem? To znaczy, szczerze przyznam się, że jak mówi się, pan wójt tu zaraz podejdzie, to ja się rozglądam, który to, prawda? Jeszcze niezupełnie się przyzwyczaiłem, ale myślę, że tutaj mam wspaniałą grono radnych i sołtysów, z którymi się znam też od wielu lat. Myślę, że z ich pomocą i przy porozumieniu bardzo wiele można zrobić w tej gminie, bo ona jest piękna i wcale nie taka biedna. Zebrani podzielili się opłatkiem, później rozpoczęli świętowanie w spokojnym nastroju, jaki panował na sali. A nowy wójt ma nadzieję kultywować rokrocznie tę tradycję.